Halo, witam z mojego niebo serdecznie, jestem Marcisław, jesteście wo, to jest. Jak ta gra się nazywała? Two Words. Okej. I w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze mi się wydaje, poszliśmy sobie w stronę. Oddalę troszeczkę. Te teksturki są super. Spójrzcie na tą zbroję, ona jest jakaś taka dziwnie szczegółowa w porównaniu do tego teleportu na przykład. Dobra. Szliśmy w kierunku Koziej Groty, jakoś tak się chyba nazywało to gówno, w którym. O, wężuś. Hehehe. Nie, ten guzik. Healing Powers! Tak, zdobyliśmy super dużo mocnego lutu. To jest tutaj? Nie. A, dobra. Od tego portalu musimy wrócić i skręcić w dół. Chyba. Nie jestem pewien, czy to jest to. Okej, no to się wrócimy. Co tam u was w ogóle, bo my zaczęliśmy grać na przykład na streamach. Jak nie jesteście na streamach, to polecam być. Zaczęliśmy grać w to oto cudo, Persona 5. Bo stwierdziłem, że no, skoro wszystkie pozostałe przeszedłem sobie sam grając, binge'ując je przez ostatni rok, to może tą część przejdziemy sobie razem? Jak na razie jest fajnie. Polecam być. Nie gwarantuję, że będziecie się dobrze bawić, ale przynajmniej będziecie na streamie. Okej, tą ścieżką chyba powinniśmy dostać się na miejsce wilki. Siema. Okej, pół się robił. Co się stało z piskami tych wilków? Wyglądają troszeczkę jak takie połączenie wilka i dzika. Trzeba postać chwilę w miejscu, żeby się wyleczył. I ta broń jest mocna, ale ona ma strasznie mały zasięg. Uhuhu, a jak pierdolnie krytyka. Tyle jepsów wyprowadzić, tylko jeden trafia. Z tego bohatera to jakiś psycho jest. Let's have a look. Okej. Teleport. One są tak często rozsiane? Dlaczego ja tych funkcji nie pamiętam? Jest kozie groty. Zejście do jaskiń wygląda jak no, jakaś studnia. No i jesteśmy na dole. Not so dark. I just mean. Dlaczego mówię po angielsku? Mój mózg przestawił się trochę na komentowanie po angielsku przez. Aj, przez personę. Z jakiegoś powodu, jak gram właśnie na angielskim dubbingu w Persony, no to zdarza mi się wtrącać zdania po angielsku do konwersacji między postaciami. Graliśmy 4 godziny, więc wiecie. Your sister tried very hard to convince us that you were dead. Had she not been so overzealous in her attempts to convince us of your death, we may have believed her. And dismissed you from our minds. Where is Kira? In a safe place, where she will stay until you finish your mission for us. There is no mission. Free her now, and mayhap you will leave this place alive. You do not understand, mercenary. You will take this job, or your sister will pay with her life, and I shall not repeat that. I do not make such agreements. You do not know me.
Obstinacy is a family trait, I see. However, I have wasted too much of my precious time on you both already. When you are ready to listen to reason, find Ganduhar and convince him of your newfound wisdom, and make haste. Otherwise, I do not need your dog's body to find you. Hold your tongue, or I will forget the small favor which Ganduhar asked me to do, and that would not be good for you. Think upon my words. Okej. Tu jest. Z jakiegoś powodu tutaj jest miejsce do wskrzeszenia się. What's that? No i to się nazywa spodnie. No i to się nazywa zaklęcie. No i to się nazywa topaz. To się nazywa mikstura życia. A cała reszta to już znacie. Co tu jeszcze mają? Zdobyliśmy trochę pieniędzy. Fajnie by było zdobyć więcej pieniędzy. Jest jakieś wejście w bok. Okej, to gdzieś prowadzi. A, do tej kapliczki życia. Z czego tamkolwiek. Okej, dobra, wychodzę stąd. Oficjalnie stąd wychodzę. Wąż. Nieważne. Co Ganduhar robi tutaj? I knew you would see reason. My hands are tied now, but I will find you when this is over. And I will await you. Now, however, carry out the Reist's commands and free your sister. Do you think me so foolish? They will never set her free when they have what they want. I also believe that. But I am here to make sure that this will not happen. Ah, no longer a messenger of no great import, knave? I have indeed pledged my allegiance to Reist, but I also owe it to your sister. We need only find a way to do this. That Reist also spoke in riddles about you. I cannot understand the reasons behind your actions, so why should I trust you? If you do not believe me, ask Kira. A jester to wit. Nay, your sister knew you would not listen. She told me of a node not far from here. A node? I cannot use these since... And Kira also. And she spoke of a node to you? Kira is an exceptional woman. Reist could not break her will. This is why they now need you. But pray, tell me of these nodes. Nodes are places where we could freely talk, no matter the distance between us. However, this brought problems for us. People supposed that it was a sign of the taint. And was it? I do not know. Kira and I are twins. We have a special connection to one another. And this all stopped when we were 7 years old. But tell me where the node is. I will show you. Will you go there? Aye, of course. These are the first tidings for months. And how can I know otherwise if you can be trusted? You remind me of her. Except that she is even more distrustful. When you know what it is you want, come back here. And do not forget that we have little time. Okej. Nie w tą stronę był mój kuń. Gdzie jest ten? A tutaj zwęzeł. Koniec w drugą stronę, więc no, wrócę. Bądź co, bądź ten koń mi się przyda. A coś mi się nie wydaje, żeby lubił się teleportować do mnie po naciśnięciu Z. Bo płotka to nie jest.
Jeździ też w cholerę dziwniej. Boże, dziwnie się jeździ na tym koniu. Jest super skrętnie. Ale no jak... Jak zapierdala, to zapierdala. Ma mocną bezwładność. No tak samo jak postać. Co się stało? Oh, I love that. Co? Coś jeszcze chce wpierdol? Kira. It worked. Oh, I'm so glad to see you. Kira, how do you feel? Do you know where they imprison you? No. They move me from place to place. If it were not for Gondohar... I do not trust him, Kira. Who is he and what links him to you? He believes he owes me something. Maybe he does. But no matter. I have warned you, and for that I am grateful. Warn me? Kira, the only thing that I want is your freedom. I will do what I must, even if it means bowing to their will. Did they tell you what they want? It seems to be some kind of mission. They lied. Those people, and chiefly that Reist, are looking for something that once belonged to our family. I prithee, sister, not that old legend again, how we are cursed and such nonsense. Listen, I'm serious. It must not fall into their hands. Kira. If those people believe in that tale, it means that they are stupid as those who invented it. I have no desire to speak harshly of our ancestors, but we both know they were not the most reliable people in the world. I have spoken much with Gondohar, and I tell you this, brother. Do not think lightly of all this. Then speak, Kira. What do you wish me to do? You do not have to believe that the relic has any power. But it must be destroyed. Speak with Gondohar. He will tell you more. If these be your wishes, sister, I shall speak to this Gondohar. However, if he cannot give me a solution to this, I shall not put your life at risk because of an old legend. Can you tell me why these locations seem to work again? You know what they used to say, that it was the sign of the taint. I do not know how it came about. But one day, I felt the energy of the nodes again, just as it was when we were children. Strange. I felt nothing. Oh, they come. I must go. They must not realize that we can speak with one another. But how shall I find you, Kira? There is a strong node south of Talmont. I will show you the way. And brother, it matters not what they want of you. Do not do it. The price is too high. Okej. A nie możemy się spotkać znowu przy tym węźle? Niech będzie. Dlaczego po... Zobaczcie, dopiero teraz. Odsunęłem się od tego miejsca i znowu mamy normalną grafikę. Duch? A, zapomniałem o tym. W tej grze jest mechanika, że no w miejscach, gdzie już zabiliśmy jakiegoś skurwiela, pojawia się jego duch. Nie mam pojęcia, jak to konkretnie działa. Kojarzę, że coś takiego było. A ducha... Nie da się zabić w normalny sposób. Broń musi być zaklęta, albo... Bo musimy używać czarów. Try me, bitch. Co ty robisz? Dalej jest drugi. Wow. Dobra. Tłumacz wyjebany. Okej. Okay.
Na koniu. Nie dojebie zaraz. Trzeba naokoło. Co ty robisz? Koniu jeden ty. Co jest w ogóle na mapie w tych okolicach? Czy chce mi się wyjeżdżać naokoło? No w sumie to czemu nie? Przejdziemy tą drogą. Oznacza więcej eksploru. Srebrne wilki. Ła, gryzą. O cholera. Się wyleczyć jeszcze. Ile ich jest? No. Dlaczego nie mogę ich trafić? Może jednak przełączę się na pałę. Co nie? For you. O, jednak częściej trafia. Nie mam pojęcia, co to za filtr na ekranie, ale wolałbym, żeby go nie było. Ej, oni bolą. Kupię sobie mikstury many i się wyleczę. Jedna mikstura many to w sumie 4 mikstury życia na ten moment. Bo możemy za mikstury many się wyleczyć magią. Uhuhu. No, zależy mi na razie na tym, żeby ten krytyk wchodził jak najczęściej. Okej. Gdzie jest kuń? Zgubiłem konia. Gdzie ta kobyła się schowała? O, wspaniale. Zaraz przeznaczymy sobie level. Gdzie ta kobyła? Tam jest. Okej. No to w takim razie co? Mamy level, możemy go przeznaczyć na niecios krytyczny. Trochę w życie. I w jeden w siłę, no czemu by nie? Podnoszenie zdolności jeździeckich to daje nam tylko i wyłącznie za obrażenia z konia. Czyli no nic, co bym chciał. No weźmy może sobie tę silną dłoń. Ciężką rękę. Obrażenia to tak na razie to, co bym chciał podnosić. Czy ja mogę z konia zbierać rzeczy? Tak. Let's have a look. Bez problemu. No i to jest fajne. Zatrzymajmy się na chwilę. Powiem tak, to nie wygląda najgorzej. To nawet wygląda całkiem nieźle. Gdzie są najbliższe questy? Tam jest ten, no, Edwin z wioski Broomhill, do której, no, za cholerę nie chce mi się jechać. Najbliższym questem jest ten tutaj, no, główny. I o nie, to dzik. Wiecie, co by było fajne? Bym mógł wyciągnąć broń z konia. Nie mogę jednocześnie jechać i strzelać? Nie, nie mogę. No chodź, dziku. Paśniku. A nie, to wilki.
Ho, ho. Say hello to death. Co to? Animacje się czasem gliczują. Albo raczej nakładają na siebie. Oczywiście krytyk wszedł dopiero po tym, jak skończyłem walkę. Co to za wieś? To nowa wieś wielka. These mountains are infested with Grom, stranger. It is not wise to travel alone. Take this. Travel alone. No offense meant. I can see you are a man of the world. It was simply meant as a friendly word of warning. My thanks. Pray tell me, who are you? I am Menno Haggard of the House of Skelden. I report to San Omun in the excavations about the movement of Groms. Ah, a spy, a scout. So, Groms, eh? Are they a danger to us all? This year they are far more numerous, too. It is more like an invasion. Something must be done, for they will soon endanger Tarbakan, or even the excavations. I assume that San Omun has taken the necessary measures. Our house wages war against the rebels. We hardly have enough men to fight on two fronts. Do Groms have no weaknesses? Weaknesses? Nay, not them. They're strong in every way. Superstitious, though. Ho! You just gave me an idea. I? Groms worship special gods. Every band carries a wooden totem dedicated to its own god, and they think the totems are a source of divine protection in battle. That is it, your solution. Show me the location of these camps. Tis a good idea, aye. But the problem is, I cannot spare any men to support you. You will be alone against many. I have no need of your men. Alone against Groms? In their own war camps? You must be mad. I have seen worse. Now to business. How much are you willing to pay? Ah, you are a bounty hunter. I should have known. 1500 in gold. That's all we have here. 1500? Agreed. Show me your map. Here, see? Four big war camps around Tarbakan. If you can get rid of three of them, it would be very helpful. And a wonder, too. I will bring you these totems. Stranger, you go to your death. Can I not stop you? Forget the gold. Nie. Tak, żegnaj zwiadowco, niech Maliel nad tobą czuwa. May your road be safe, mercenary. Okej, to był jeden z lepszych dialogów w grze. Jak na razie. Nawet się nie spodziewałem, że dostanę taki. Gdzie są te pierdolone obozy? Ej, na serio? Gdzie one są? Tarbakan i... Ukryj wykonane zadania. Tak będzie o wiele lepiej. To jest Tarbakan. To miasto tutaj, czyli te obozy muszą być w okolicy. To jest obóz Gromów. To jest oblężenie Gromów. To jest kolejny obóz Gromów. Tutaj? Nie. Dobra, to pójdziemy w takim razie tam na górę, do tego obozu Gromów. A ja zgubiłem konia? Tam jest. Tyle złota to by mi się przydało, ja bym chętnie przyjął. Wiecie, ja przyjmuję złoto w każdej ilości.
Zwłaszcza kiedy ta ilość jest duża. Jebać Kirę, jebać tam Gondohara, idziemy sobie w Explore. Robić questy poboczne. O nie, bandyci! Coś się złego stało i mam nad ołem coś smutnego. Przestałem. Nie trafisz mnie, frajerze, nie dasz rady. Co jest z tym łukiem nie tak? Świecił się. Coś nie wierzę, żeby to był taki po prostu łuczek. Raczej to po prostu jest... Raczej to jest jakieś ulepszenie na nim. Ale jeżeli on po prostu jest taki kolorowy, to znaczy, że jest lepszy. Cokolwiek, Majo? No. Wezmę sobie tą pałę, przyda się. Buty kolcze, które są zajebiste. Hełm skórzany, który jest do dupy. I wezmę miksturkę, resztę zachowam. Zatrzymaj sobie te tam śmieci, co tam masz. Hełm kolczy. Nie. Chociaż... Nie widzę jego ceny. Szkoda. Czy rzeczy mają zapisane? Tak, chyba. Czy nie? Czego szukam? Tego, czy rzeczy mają wpisane, ile razy były już łączone? Chyba nie. Zastanawiało mnie ta klasa. Tyle, że no... No nie wydaje się, żeby to było to, co myślę. No i to jest fajna tarcza. Spała, która no... nie. Ten kolega miał pieniądze. Spodnie, prawie jeansowe i kurtkę. O! I takie same buty. No i to mi się podoba. Lubię, kiedy robię Mighty Quest i dostaję po nim Epic Loot. Wiecie w ogóle, do czego nawiązuję, bo taka gierka była Mighty Quest for Epic Loot. Której tytuł był bardzo memiczny. Siła 40, zasięg 40, obrażenie, szybkość celowania plus 20. Założę. Wydaje się być całkiem spoko. Coś mieli jeszcze? Okej, to jest łuk, o który mi chodziło. Bierzemy miksturki. Sól. Granat. Pieniądze. Zajebiste rękawiczki. No i znowu wygląda mi dziwnie, ale przynajmniej mam sprzęt. Sprawić, że dwa razy pomyślą, zanim powiedzą, że wyglądam dziwnie. Tu jest jakaś jaskinia. Spenetrujmy ją. Okradając kogoś, trzymaj się za jego plecami. Po cholerę? Żeby cię nie widział. Okej. No okej. Widzenia. Comroach, we're getting out of this place. The hell out of this place.
Do obozu gromów, który jest przed nami. Jest źródło magii i jest obóz gromów. What's up, bitches? Załatwimy ten obóz i będziemy mogli iść spać. Ciekawe, czy mogę opisywać szybkim zapisem. Pod F6 chowa się mapę. Pod F7 chowa się pasek szybkiego użycia. Co to było? Finally, some action. Gra łapie dziwne zwiechy od czasu do czasu. Ciekawe to, czy to ze względu na ilość przeciwników wokół mnie, czy co? Ale wolałbym, żeby ta... Kurwa, zasadzka! Ej, bo to jest naprawdę nieprzyjemne, że tak robi. Gdzie jest mój... Co on zrobił? No. Co on robi uniki sam z siebie? Jesteśmy przy źródle magii. Czy oni czasem nie używają jakichś mocnych strzał, które mnie powalają? Panda? Ale ta pała się zrobi mocna w tej walce. Jak spierdalać? Wszyscy strzelcy? Nie. I tak, wychodzę do wniosku, że naprawdę ktoś do mnie strzela i mnie odpycha. To jest takie odpychające tutaj. Dlaczego ta gra tak kleguje? To nie są zacinki, to nie jest coś, to są zwiechy, kurwa. O, cholera. Nic mnie swędzi. Przy takich real shit fightach dochodzę do wniosku, że moje szczęście jest no nieistniejące. Przy fightach powinieneś zauważyć to już dobrze temu. Te wilki co, też są w pierdol? Odporne na magię, czy co? A wy sobie załatwił taki wyręczny miecz. No to co, teraz polutujemy sobie te pierdolce i zbierzemy z nich fajne rzeczy, które będziemy mogli połączyć z naszymi rzeczami. Patrzcie, 55, 66, 54, 82. Tak just in case pozabieram te śmieci od nich, bo mogę je połączyć. Zatrute ostrze. Fajne. No i znowu pałę ulepszamy. 68-89. Zaraz będzie tak mocno jak ten tasak. No, już wej stówę. Ile wej ten tasak? 115, no to prawie. A zasięg ma niepomiernie dłuższy. Koncentracja? Co to jest za spell? Podnosi o poziom zaklęcia ofensywnego. To nie są... Ej, to powinno być we wzmocnieniach. Chyba, że nie mogę tego używać, dlatego leży tam.
Tego kostu nie będę zabierał, jest po prostu no za słaby. Wykałaczka troglina. Jest ten miecz, który tutaj ma. Ile on zadaje? Mało. Ogon grzechotnika przewraca 1000 many. Krótki miecz, łączymy z naszym. Tarcza, to już jest lepsza od tej, co ją nosimy. Dalej spodnie. Nogawice skórzane, w razie co będę pamiętał, że on je tutaj miał. No już mamy tarczę 79. O, łamacz mieczy. Za cholerę nie mam pojęcia, o co chodziło z tym nożem. Żądło Jatolena. How about nie. O, więcej ich leży. Tyle trupów po sobie zostawiłem. Łuk gromów. Liczyłem na więcej. Tyle powiem, liczyłem na więcej. Czy będzie mocniejszy? A nie jest. Zabrałem ten łuk? Nie. W sumie po co miałbym zabierać, skoro jest taki słaby? Ale mogę strzały połączyć. Które no... No nie są jeszcze lepsze od moich, ale zaraz będą. Krótki miecz. Tego nie mogę połączyć z jakiegoś powodu. 10 hejsów, fala uderzeniowa. Powietrze. Może bym ulepszył tą magię powietrza, co nie? A może nie? Alchemia gdzie jest? Bo w sumie wypadałoby w nią pójść. Jest alchemia. A, tego trzeba się najpierw nauczyć. Okej, no to żaden problem. Nie mam żadnych skrupułów iść w co innego. Co ja bym chciał? Pokażcie mi tą magię, jak wygląda magia powietrza. Na 10 dostajemy falę uderzeniową, na 3 koncentrację, magia ognia nic, magia wody... Słabo! Ja ten punkcik zachowam, bo na razie nie mam co go wykorzystać. Totem gromów zabieram. Moje. No i co mi teraz powiecie? Friezy! Closed. Hełm kolczy, no i to jest hełm. Dezorientacja, zatrute ostrza, okowy. Diament. Hej, ma je diamond. Ktoś wie, z czego to jest? Let's try that. Plus 20% do obrażenia od ognia. Miksturki. 10 do lodu. Błyskawic. No dawaj wszystko. I ułóż to. Okej. Mamy w sumie 30 obrażeń od ognia, mógłbym sobie założyć na broń. Tyle, że nie chcę. Tak, i tak, i tak, i to, i nie to. Jeden obóz wyczyszczony. No to cóż, jest kuń. I w kolejnym odcinku ruszymy dalej. Co teraz? Teraz wypadałoby no, ruszyć w drogę powrotną. Przecież tu gdzieś powinno znajdować się jakieś miejsce z teleportem, co nie? Grota starego dzika. Tu może będzie teleport gdzieś tu. Wypadałoby się do niego dostać. No to cóż, mam nadzieję, że mam się... Już mam 2 punkty? A, bo miałem 2 punkty. No to cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, zobaczcie w kolejnym odcinku. Kochamy Cię Boże. Siema.